Turniej ma rangę Mistrzostw Polski, ale to nie oznacza, że wystąpić mogą w nim jedynie zawodowcy. Organizatorzy zapraszają również osoby, które nie grały wcześniej w popularne piłkarzyki. Turniej, w którym mogą zagrać wszyscy, od początkujących po zawodowców. Oczywiście zawodowców też będzie najwięcej tak naprawdę, ale to konkurencje dla początkujących również. Jakie jest zainteresowanie rywalizacją? Spore. Jak na to, że to jest pierwszy turniej na niemieckich stołach, których jeszcze do tej pory w Polsce nie było, więc debiutujemy z tym stołem w Polsce, to zainteresowanie jest spore. Liczymy, że ponad 100 zawodników z Polski i zagranicy powinno się pojawić. Na pewno turniej będzie się charakteryzować wysokim poziomem sportowym. Polska bowiem ma spore sukcesy w tej dyscyplinie. Polska jest bardzo, bardzo dobrze stoi na tle świata, zdecydowanie lepiej niż piłka nożna, więc tutaj mamy się czym pochwalić. Mamy medalistów Mistrzostw Świata, tak więc Polska jest wicemistrzem świata w drużynie na stole Gerlando, tak, i to już drugi raz z rzędu. Tak więc nie jest aż tak źle, jeśli chodzi o nasze sukcesy. Dyscyplina się rozwija i nie dzieje się tak bez przyczyny. Wrocławski Klub Piłki Stołowej intensywnie promuje grę w piłkarzyki. Planujemy teraz bardzo dużą współpracę rozpocząć właśnie ze szkołami, żeby zapewnić młodzieży formę zdrowej rozrywki z dala od ekranu LCD, jak to nazywamy, niezwiązaną z grami komputerowymi, żeby po prostu, jeżeli nie piłka nożna, nie koszykówka, jak ktoś nie ma takich możliwości czy zacięcia w inne sporty znane, to będzie miał możliwość, mam nadzieję, pograć w piłkarzyki. Mistrzostwa Polski w futbolu stołowym wystartują w piątek i potrwają do niedzieli. Pierwszy turniej dla początkujących w dniu rozpoczęcia rywalizacji od 15:30. Pierwsza partia toczyła się po myśli Impelu. Nic nie zapowiadało tragedii. W inauguracyjnym secie gospodynie były dużo lepsze. Do drugiej przerwy technicznej oglądaliśmy jednak wyrównane spotkanie. Później Impel odskoczył, a kluczem do sukcesu była świetna zagrywka. Rywalki miały w swoim składzie Marinę Tumas. Białorusinka praktycznie w pojedynkę walczyła z wrocławiankami. Po jednym z jej doskonałych ataków Besiktas prowadził 18-16, ale do końca partii już punktu nie zdobył. Początek drugiego seta napawał optymizmem. Przy stanie 9-5 dla Impelu wszyscy fani byli przekonani, że starcie zakończy się po trzech setach sukcesem gospodyń. Niestety Sielanka nie potrwała długo. Wrocławianki nie raziły już zagrywką, a do tego pojawiły się problemy z przyjęciem. Na drugą przerwę techniczną Turczynki schodziły z dwupunktowym prowadzeniem. Nie oddały go do końca, zwyciężając ostatecznie seta 25-20. Trzecia partia od początku do końca stała na wysokim poziomie, do tego była bardzo wyrównana. Wszystko rozstrzygało się na finiszu. Od stanu 22-22 lepiej zagrały przyjezdne. Na zagrywce błyszczała Zeynep Seda Rys i Besiktas wygrał 25-22. Ostatni set nasze oddały praktycznie bez walki. Oto można mieć do Impelu największe pretensje. Dodatkowo kontuzji doznała jeszcze Katarzyna Konieczna. Partia skończyła się porażką 16-25. Szanse na awans do finału są, ale są niestety tylko iluzoryczne. Rewanż już w niedzielę. Śląsk nie chciał jedynie trenować w czasie dwutygodniowej przerwy w rozgrywkach, dlatego włodarze klubu długo nie zastanawiali się nad propozycją sparingu z drugoligowcem z Gliwic. Wypadnięcie z rytmu zarówno dla zawodników, jak i trenerów z tego rytmu meczowego to nie jest fajna sprawa. Zgłosił się do nas kilka tygodni temu, nawet ponad 3 miesiące temu, jeden z zaprzyjaźnionych klubów drugoligowych, GTK Fluor Gliwice, który bije się w tym roku o wejście do pierwszej ligi, ma bardzo silny personalnie polski skład. I tak jak przed sezonem zdecydowaliśmy się na taki zaprzyjaźniony pojedynek z Wisłą Kraków, tak teraz zdecydowaliśmy się ten tydzień wolnego, w tym tygodniu wolnego, pojechać do Gliwic na mecz sparingowy z drugoligowcem. Kibice Śląska nie zobaczą już w akcji Danego Gibsona. Lider WKS-u zerwał ścięgno Achillesa w tym tygodniu, przeszedł zabieg, a klub zadbał, aby proces leczenia był na najlepszym poziomie. Danny Gibson jest już po operacji. Przeszedł zabieg w jednej z prywatnych klinik we Wrocławiu. Chcieliśmy mu zapewnić jak najlepsze warunki do tego, aby już za kilka miesięcy mógł wrócić do uprawiania koszykówki. Zdecydowaliśmy się razem oczywiście z naszym amerykańskim rozgrywającym na najnowocześniejszą technikę rekonstrukcji ścięgna Achillesa.
będzie miał wszczepione sztuczne, syntetyczne więzadło, co pozwoli mu wrócić do uprawiania koszykówki już w ciągu czterech, a może 6 miesięcy. Pesymistyczny wariant jest taki, że w sierpniu, bez względu na to, czy w naszym klubie, czy w jakimś innym, ma normalnie przystąpić do przygotowań przed sezonem. Kontuzja Gibsona oznacza, że na miejsce podstawowej jedynki powróci Robert Skibniewski. Będzie musiał ponownie stać się liderem zespołu. Przed nim kolejna szansa, bo tak jak za trenera Lazicia w pierwszych meczach tego sezonu był podstawowym rozgrywającym, miał wiele minut, grał lepiej niż będąc zastępcą Denny Gibsona, tak teraz ponownie będzie musiał się wcielić w rolę tego lidera. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Inni zawodnicy również muszą dać siebie więcej, jeśli chcemy pozytywnie zaskoczyć w końcówce sezonu, podkreśla Szlachtowicz. Pozostali zawodnicy też jednak będą musieli grać lepiej niż do tej pory. Ostatnie mecze, przypomnę, 4 przegrane ligowe z rzędu, 2 ostatnie nieco pechowo, bo po dogrywkach pokazały, że nasza forma pikuje. O tą górną szóstkę nie mamy już szans, natomiast będziemy chcieli mocnym akcentem na koniec tej rundy zasadniczej zakończyć ten sezon. Mecz sparingowy między GTK Fluorem Gliwice a Śląskiem Wrocław w niedzielę o godzinie 16:30 na Górnym Śląsku. Do rywalizacji ligowej podopieczni Jerzego Chudeusza wrócą 13 marca. Ich przeciwnikiem w derbach regionu będzie PGE Turów Zgorzelec. To już ostatnie, 9 nocne zmagania w centrum squasha Redeco w tej edycji. Już od pierwszych zawodów rozegranych w listopadzie widać było, że pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Wielu graczy chwaliło możliwość grania wieczorową porą po pracy i innych obowiązkach, a najlepszym tego dowodem była frekwencja na wszystkich dotychczasowych 8 turniejach. Co czeka nas jutro? 9 edycja Dental Med Night Cup to turniej otwarty, zgłoszony do kalendarza Polskiej Federacji Squasha jako turniej kategorii C. Rywalizacja toczyć się będzie w 2 kategoriach Open oraz dla pań. Start o 18:00. Lista uczestników została już dziś zamknięta. Wszyscy spóźnialscy mają czego żałować, patrząc chociażby na nagrody przygotowane dla najlepszych. Zwycięzca turnieju otrzyma kupon o wartości 100 zł na leczenie w klinice Dental Med. Pierwsze 3 miejsca zostaną nagrodzone pucharami. Warto było jednak rywalizować we wszystkich 9 odsłonach Dental Med Cup dla najlepszych zawodników cyklu. Sponsor rywalizacji ufundował bowiem nagrody rzeczowe o łącznej wartości 1500 zł. Można jednak przyjść i kibicować. Centrum Squasha Redeco zaprasza fanów. Będzie można zobaczyć squasha na naprawdę wysokim poziomie.